Zapewne bardzo długo będą wspominać swoją wizytę w lesie dwaj panowie, którzy postanowili zutylizować odpady pochodzące z remontowanego domku letniskowego. Zostali złapani na gorącym uczynku przez leśniczego, który przypadkowo najechał na całe zdarzenie. Leśniczy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych usłyszał nieopodal jakiś tam hałas, jakieś rozmowy. Podeszli z ciekawością, bo był z podleśniczym, no i zobaczyli dwóch panów, którzy opróżniają przyczepę samochodu, opróżniają z papy. Na podstawie tego, co ustaliła Straż Leśna, która została wezwana na miejsce, panowie nieopodal remontowali domek letniskowy i to, co zdjęli z dachu, do tego lasu wyrzucili, bo to było najbliżej i pewnie najtaniej. Ta niefortunna decyzja kosztowała obu panów w sumie 1500 zł. Nieuprawniony wjazd do lasu kosztował 500, a 1000 zapłacili za wyrzucenie śmieci. Dla porównania koszt utylizacji tych odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Kościerzynie kosztowałby symboliczne 50 zł. Niestety to jeden z wielu przypadków nielegalnego wywozu śmieci do lasu. Skala jest olbrzymia i z roku na rok narasta. Tak dla porównania i dla zobrazowania powiem, że koszty, jakie ponieśliśmy w ubiegłym roku, to jest bodajże 80 parę tysięcy, pod 90 tysięcy złotych za uprzątanie śmieci z lasu, a w 2019 to jest jakieś 70-76 tysięcy, jeśli się nie mylę. Leśnicy apelują o to, aby uszanować tereny leśne, ponieważ są wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców. Jeżeli można byłoby zaapelować, to trzeba by zaapelować do samorządów, wydaje mi się. Zależy na prostej rzeczy, wiesz, na jakiejś kampanii informacyjnej, żeby ludzie wiedzieli oprócz o swoich obowiązkach, tak, to również o swoich prawach, że wolno im przecież każdemu człowiekowi, każdemu mieszkańcowi gminy i gmin ościennych te śmieci wywieźć za darmo. Może ludzie nie wiedzą, no nie wiem skąd się to bierze, że ludzie nie wiedzą, że mogą wywieźć śmieci do tych punktów selektywnej zbiórki za darmo. Dodatkowo w trakcie trwającej pandemii warto dodać, że las jest jedynym darmowym miejscem rekreacji, na terenie którego możemy legalnie przebywać bez maseczki ochronnej.